Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejny odcinek z serii Life is Strange z tego let's playa, którego to niedawno reaktywowałem i... Będziemy dzisiaj przychodzić dalej! Tą grę! Tak więc no... No ja pierdolę, wypierdalaj Windows 10 do jasnych... Chwila, moment... Kurwa, co mnie obchodzi, że jakiś tam... Update'y są, wypierdzielaj! Cholera, i oczywiście wszystko musiałeś zniszczyć, głupi system operacyjny, wkurwia mnie niemiłosiernie. I niestety i powypierdzielać tego nie można w żaden sposób. Przynajmniej ja nie wiem jak, ale to jakoś może się uda. Tak więc no, w poprzednim epizodzie co się stało? No, Kate popełniła samobójstwo. Ponieważ życie jest do dupy, tak jakby. No i tam jakiś tam filmik cały czas krążył po sieci i nie wytrzymała tego. My oczywiście próbowaliśmy ją od tej idei zwieść. Ale się nie udało. I dużo ludzi też mówiło, żebym zaczął ten rozdział od nowa. Ja nie będę tego robił, ponieważ to by było głupie. Jak już się stało, to się stało. Trzeba iść dalej. Tak więc, no, będę musiał żyć z tymi konsekwencjami do końca moich dni. Ale dobra. Kurde! Pierdolnik jak zwykle jest na moim biurku, nie wiem gdzie co zostawić, tak więc no. Tak więc lepiej już kontynuujmy i tyle. Mam nadzieję, że bez żadnych problemów się... Nie będzie żadnych problemów. A, oczywiście. Dźwięku nie ma. Pominę nie ma co. Dobrze, chociaż można. Life is Strange jest grą, w której liczą się wybory gracza. Konsekwencje wszystkich swoich czynów będą miały wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wybieraj mądrze. Działaj. Czemu nie ma mysz? A, dobra. Temu nie ma, bo scenka się włączyła. Okej, no i zobaczmy, jak to tam te dziwne życie dalej się potoczy. Już widzę znowu, jak będą mi blokować filmik za ten... Copyright strike i kurde. Jest jeden filmik zablokowany, kurde, w 13 krajach, bo jedna jebana piosenka w nim była. No ale trudno, ważne, że w Polsce nie jest zbanowany, więc hej. Zawsze tam można... usunąć ten utwór, ale boję się, że jak się ten utwór usunie, to później będzie problem z moim komentarzem. Teoria chaosu. To chyba teraz, kurde, będzie niezły chaos. A, to jest jej królik. No właśnie. Tak przy okazji nagrywam w 60 FPS-ach, więc mam nadzieję, że dobrze będzie. Już widzę 58, 55. O, już 60. Mam też nadzieję, że pikselozy nie będzie. Podczas nagrywania. No dobra, let's go. I'm awake in a bad dream. Nie mogę podlać mojej roślinki? There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. A czy nie było zaćmieniu przed tym? Przed zakończeniem drugiego epizodu? Nakarm. Are you hungry, bunny? Here, nosh on this. To nie ma jakiegoś imienia? Chcę się dowiedzieć, jakie ma imię. Hey bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz mamy tego fajnego króliczka. Nie będę włączał. Nigdy ze mną nie zadziera. Jeszcze tego nie umyłaś? No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Zdjęcia.
A znowu to? To ten woźny, nie Samuel? No trochę... Trochę tak wygląda na dziwaka, ale kto wie. Ja wiem, kto to zrobił. Pieprzony Prescott. Nawet jeżeli nie, to kurde lekcja od życia mu się przyda. Mimo tego, że niezasłużona, ale taki kurde pieprzony smarkacz i dobrze, kurde, karma by do niego w końcu wróciła. Okay, this is Gary Dark. Let there be... Oh my god, teraz Life is Strange Fatal Frame się zrobiło. Nieważne gdzie idziesz, tam jestem. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Taśma policyjna, ołtarzyk. Kate, I would give up my power if I could have another rewind to save you. I won't rest until we find out the truth. And so, this is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. A, rest in peace. Przepraszam, Kate, kochamy cię. A, teraz to kochamy, co? So much hypocrite. Właśnie, hipokryci pierdoleni. Nienawidzę ich. Pójdę do kibla. Zachciało mi się kupę. Czy coś. Siema, pizdo! Cieszysz się do tego, że przyczyniłaś się do śmierci jednej z dziewczyn tutaj? Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Obwin. You should believe it. She jumped because you and everybody here bullied her. What? You're like blaming me? Nie tylko ciebie. Then just get out of here. Like stop fucking with me. I've got my own family shit to deal with. Gówno mnie obchodzi to. I shouldn't be so damn judgmental. Taylor is obviously upset about Kate. Niepokoi się. Co tu jest do niepokojenia się? Ona kurwa nie żyje. Będę teraz wszystkich obwiniał po kolei, ponieważ jestem smarkulą. Cześć. To twoja wina, że Kate nie żyje. Hey Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. W sumie to nie. Ty chyba raczej nad nią się nie znęcałaś, więc. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Kate nie żartowała. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan? Oczywiście, że tak. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. Ja, na przykład my? Like who? Victoria bounced out of here earlier and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Dana looks so sad. Even though she's trying not to show it. Okay. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Hell yeah! Chodźmy! I odkryłem też w tej grze, jak się biega, chociaż nie wiem, czy już wcześniej to robiłem. No i co, dziwko? Szukamy dowodów. Spójrz. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. These socks cost more than my wardrobe. Ha, i pewnie też śmierdzą. Jej skurwysyństwem. Ha. Oh, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Proszę bardzo, mamy kolejne dowody. Mam nadzieję, że odkryję coś. Here they are getting loaded with Satan.
Ha, a we szatan wypierdalać. Kubeł na śmieci. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. 30 dolców. Victoria's Secret. She's a geek. Serio? Czytaj. Świeci w ciemności. Blueberry. Wiesz, co jeszcze świeci w ciemności? Jej wina! Well, well. Maybe Victoria isn't a monster after all. Kurde, sorry, że tak chrząkam, ale... Coś mi w gardle siedzi. Powietrza, nadawca Victoria, odbiorca Taylor. Hej, złotko, jak tam? Unikam właśnie lipnego zadania domowego. Jak ktoś może odrabiać pracę domową po zobaczeniu samobójstwa? Nie wierzę, że widzieliśmy to na żywo. A zgadnij, dzięki komu to się stało. Było zupełnie jak w reality show. Kampus nigdy nie był taki cichy. Tak jakby wszyscy się pochowali albo rozpaczali. Czuję się chujowo przez to wszystko, co powiedziałam o Katie o tym durnym filmie. A? Ale niestety już za późno. Spotkajmy się z jakimiś ziomkami. Muszę się napić. Wypijemy za Kate. Zero. Nadawca Taylor, odbiorca Victoria. Też mi przykro, Victoria. Ciągle się widzę lecącą Kate. Muszę się natychmiast nawalić. Powiedz tylko kiedy. XO złotko. To jest jak thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. No zobaczmy. Przez tę emo szmatę Max Schmatfield. Oh, wow. No już coś ty nie wymyślisz. Zostałem kurwa zawieszony. Dasz wiarę? Tak, dam wiarę. I zasługiwało ci się. Mój ojciec jest właścicielem tego pierdolonego internatu, w którym ona stryka selfie. Moich rodziców pojebało i grożył mi jebaną robotą w biurze mojego ojca. I dobrze! Jak głupi on może być, skoro chcę zrobić ze mnie swojego reprezentanta. Max Spoonfield i Blackwell muszą kurwa spłonąć. A impreza końca świata, jak nic się kurwa odbędzie, wpadasz? What the fuck, jaja sobie robisz? To jakiś jebany żart. Nie mogą cię zawiesić. Wiedziałam, że Max narobi problemów już wtedy, jak podlizywała się Jeffersonowi swoim starym aparatem. Zauważyłeś, że każdy, kto ma z nią coś wspólnego, wpada w kłopoty? I tak, klub Vortex sprawi, że koniec świata nawiedzi Blackwell bez względu na wszystko. To chyba coś oznacza, ten koniec świata. Tak jakby przeznaczenie czy coś, bo ja widziałem koniec świata w pierwszym epizodzie, tak jakby. Napiszę do ciebie później, to pogadamy, trzymaj się. Wróć. Naklejka, spójrz. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. No i dobra, i niczego konkretnego kurde nie znalazłem, szkoda. Spójrz. Those boots are made for walking runways. Niech zgadnę, jak tylko stąd wyjdę, to coś się stanie. Albo później będzie, że widzieli latarkę w jej pokoju. A? I hope Kate finally has her wings now. Czy upadły anioły, które nie chcą wierzyć, że nic się nie, że nic nie jest niczym? I hope Kate finally has her wings now. W pamięci Kate Marsh. Dobra. Tabliczka. Nigdy nie zapomnij o Kate. Czy to mem? Czemu nie odbierasz moich tych telefonów? Stella, tęsknię za tobą, Kate. Spójrz. Moje modlitwy są z Kate. Banda hipokrytów, kurwa. Gdyby tego nie zrobiła... Chociaż nie, jestem pewien, że jakbyśmy ją jakoś uratowali, to dalej by się nad nią znęcali. Jestem tego pewien. Niech zgadnę, teraz ten cały chuj Scott mnie zaatakuje. Zapożyczyłem jego zajebiste, kurde, tworzenie nazw. Ławka, usiądź.
Może zobaczę coś ciekawego z tego kąta. Dobra, idźmy do Chloe, bo... Siara, że chuj! Totem, spójrz. The Chabanga does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Zniszczona lampa. Spójrz. Maybe Samuel should fix that lamp. Dobra, lećmy stąd w takim razie. Nie ma tu już nic więcej do roboty. Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Chwila. Chcę ci coś pokazać. Spotkajmy się przed kampusem. Bierz dupsko w kroki, ruchy, Max. W troki raczej. Oj, zaraz, jeszcze dostałem. Ej, kurde, SMS-y chcę zobaczyć. Warren. Hej Max, nie chcę przeszkadzać, po prostu sprawdzam, jak się masz. Wiem, że dzisiejszy dzień był ciężki, ale zrobiłaś więcej niż ktokolwiek mógłby zrobić, by pomóc Kate. Jestem z ciebie dumny i proszę nie martw się naszym wypadem do kina samochodowego. Ale jeśli chcesz uciec na parę małp, to chodźmy. I jeśli chcesz rozmawiać, to wal śmiało. Dzięki Warren ciągle przetwarzam. Nathan został zawieszony w końcu. Zadzwonił potem, okej? Okay? Numer zastrzeżony. A nie, jeszcze tam mama było czy coś. Ta, ciebie zostawię na sam koniec. Zadzwonił, kocham was. Miło było usłyszeć twój głos. Pamiętaj, o czym rozmawiałyśmy. Byłaś z przyjaciółką, gdy wszyscy ją opuścili. A Kate sama dokonała wyboru. Nie można było wymagać od ciebie więcej. Jesteś naszą bohaterką. Bardzo cię kochamy, Maxine. Jeśli będziesz chciała porozmawiać albo nas odwiedzić, dzwoń. O kurde. Max, proszę zadzwoń do nas. Wiemy, że to dla ciebie trudne chwile, ale chcemy wiedzieć, jak się czujesz, więc odezwij się. Pamiętaj, jeśli chcesz wrócić trochę do domu. Nasze drzwi są dla ciebie zawsze otwarte, a łóżko pościelone. Kochamy cię. Zaraz zadzwonię, kocham was. Gęba na kłódkę, Mondralo, albo cię dojadę. Wiem, gdzie śpisz, szmato femina. Zistki dostaną za swoje. Strzeż się. Zamknij ryj! I co, on będzie tam kurwa siedział, ten debil? Black Hell. To co, mamy tak poczekać, aż on się wygada, czy... Kurwa, ty debilu, że też musisz tutaj siedzieć! Jasnej cholery. Biegnij, Max, biegnij! A, to zobaczyła pewnie tej... Świetliki. Zobaczyła. Nie ma tutaj innego jakiegoś miejsca? O, zaraz, mogę tędy chyba. Nie? Nie mogę? Kurde! Czemu przez krzaczory pójść nie mogę? To by było najbardziej logiczne rozwiązanie. Może lampę muszę zniszczyć? Albo wyłączyć jakoś? Nie? It's failu jeden. Czemu kurwa musisz tu siedzieć? Okej, okay, no to co mam teraz zrobić? Myślałem, że to piłka jest w koszu. Hold raczej, nie. Jesus. I still can't believe she jumped. A może by tak korki wysadzić? Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Szufladki. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Spójrz. Nothing but tools. Spójrz. Nothing here. Takie coś to bym sobie wziął. Byłbym jak ten Tici Tobi z toporem obusiecznym plus 50 do ataku. I co, i to wszystko, kurde?
magazyn spójrz. Who knew Samuel was so into runway fashion? Coś mi się zdaje, że tu nie chodzi o żadną modę wybiegową. Tylko o same wybiegantki. Czy modelki raczej. Ej no kurde! Dobra, tu chyba niczego nie ma. Jak mogę tutaj? Czy muszę te... O! Chwila! Wiewiórka! Kici kici skurwysynu! Kici kici skurwysynu! Nie mogę jej zdjęcia zrobić. Nie mogę z nią zinteragować. Chciałem ją pogłaskać, to jest głupie. No ja pierdzielę, to jest logiczne, żeby przez krzaczory pójść. Może tam będzie jakiś murek czy coś, na który można wejść, ale nie. A pierdzielę, to idę przed siebie. Jak Solid Snake. Ty debilu pierdolony. O. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help, but God damn it, Blackwell is my responsibility. And I let her and Kate down. No. Go on back inside. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Max, stop wandering outside and get back to your dorm. On chyba jest napity. Now he's got me totally trapped. On jest upity. W sumie kurde, ja na jego miejscu też bym chyba się upił. Mimo tego, że alkoholu nie pijam. To upiłbym się mlekiem czekoladowym. Dobra, kurde, ja wiem, że muszę... Nie wiem, nie ma tutaj jakiejś butelki czy czegoś? Żebym mu mógł dać, żebyś odpierdzielił? Szal. Spójrz. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? O. Halo? No kurde, Max, odpisz jej, do jasnej cholery. Kurde, co ja mam robić? Chwila. Nie, zraszacze tym razem nie zadziałają, niestety. Może gdzieś indziej zaraz muszę coś zrobić. Gdzieś indziej pójść. Cofnąć czas... Ale ze mnie głupek! Już wiem, co trzeba zrobić. Ja pierdzielę, kompletnie zapomniałem, że mogę czas cofać. Ha, sam ze sobą gada. Ej no kurde, szybciej! A, rozumiem. Max the Ninja strikes again. A jestem ciekaw, jak tam moje SMS-y? Chloe. Halo, zachowały się. Okej. Okay. No i git! Tak to się robi w stylu Kate Ma... nie, kurde, Max Caulfield, chciałem powiedzieć. Ech. Nawet mi się, kurde, to udziela. Dobra, gdzie jesteś, dziewczyno? Z niebieskimi włosami. O, tu jesteś. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight.
You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. No cóż, no ale przynajmniej spróbowała nas, no. I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. Ta, o ile gra pozwoli mi na użycie tej mocy. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Teoria chaosu. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Ja się cieszę, że on został wywalony. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. Okay. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Daje radę. Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Jak Scooby-Doo! Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you. Skąd ty je masz? You are such a boss, okay. Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. Let's go. Insert groan here. No tak, czas po naszej stronie. No zobaczymy. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. Czy wyczuwam coś okropnego tutaj? I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about. A kto do tego doprowadził? I had no idea you two were that close. Blisko. Does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Ale skąd możesz wiedzieć, że twoje jest lepsze, skoro ja nawet swojego zdjęcia nie dałem? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And I haven't picked a winner yet. You already know the work, so it's not like you're playing favorites. Ona chce mu possać. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. Cock block. Best you go back to your dorm now. Wait, I only. Ha! I co? You're kidding me. To jest kurde pizda. Jak ja żałuję, że wcześniej się nad nią ulitowałem. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil, shit is about to get real at Blackwell. Będzie niezła jazda. Tym bardziej, jeżeli ja za to się zabiorę. Kurde, 40 klatek, 43. O co tu chodzi? Ten OBS chyba
szaleje za bardzo. 57. Ale hej, ważne, że płynne jest. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? To jest, kurde, weszłaś tutaj w nocy nieproszona, to jest włamanie. Step shit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Jeżeli gra mi na to pozwoli. Come on. Kurde, 60? Teraz? Może tylko podczas scenek FPS-y wariują. Ale to mam nadzieję, że to na nagraniu nie będzie widoczne.